Studio Melyna, instrukcja użytkowania szos dla kierowców samochodów sporządzona przez motocyklistów. Przypominamy, szosa, ulica należy do motocyklistów. Szosa, ulica na czas zimy oraz złej pogody zostaje wypożyczona dla właścicieli samochodów. Sezon motocyklowy oznacza stan wyścigowy. Motocykliści przywracają ulicom, szosom ich stan pierwotny. Samochodziarze jadą, aby dotrzeć z punktu A do punktu B. Motocykliści jadą, aby jechać. To jest przeznaczenie, więc motocykliści mają po prostu pierwszeństwo. Motocykliści nigdy nie jadą za szybko, tylko dopasowują się do aktualnej sytuacji panującej albo i nie na drodze. Jeżeli kierowcy auta wydaje się, że motocykliści są zbyt szybcy, oznacza to tylko, że samochodziarz jest za powolny. Prosimy o zrobienie miejsca, zjechanie maksymalnie na prawo i nie irytowanie się. Samochodziarzu, włącz muzykę, śpiewaj sobie przy tym, rób cokolwiek, ale nie zagradzaj swoim śmiesznym 120 km na godzinę drogi. Jeżeli z naprzeciwka motocyklista wyjeżdża na twój pas ruchu, nie nazywa się to lekkomyślnością, lecz poszukiwaniem idealnej linii. Nie histeryzuj więc z tego powodu i zrób trochę więcej miejsca. Kiedy dochodzi do jakiejkolwiek kolizji, zawsze jest winien temu kierowca katamarana, bo zapomniał, że aktualnie jest sezon wyścigowy. Jeżeli ktoś na autostradzie w korku nie robi wolnego miejsca na środku, utrudnia w ten sposób dojazd pojazdów ratunkowych, policji oraz przejazd motocyklistom. Jako korek określa się powolny ruch na autostradzie poniżej 150 km na godzinę. Samochodziarzu, jeśli chcesz, aby motocyklista zabrał twoją córkę na wycieczkę, powinieneś się zatroszczyć o odpowiednie pożywienie dla niej oraz o to, aby była zdolna do jechania jako pasażerka. Czyli córka nie powinna mieć więcej niż 180 cm wzrostu, ważyć nie więcej niż 50 kg oraz posiadać wystarczające airbagi z przodu, aby podczas hamowania nie czuło się kości na plecach. Nawet podczas szybkiej jazdy w granicach około 220 km na godzinę należy się liczyć z tym, że jakiś motocyklista może jechać 300 km na godzinę. Rozumiemy, że istnieją auta jeżdżące z taką prędkością, ale są one na tyle rzadko spotykane, że jakoś można to przeboleć, nie przerabiając zaraz motocykla tak, aby był zdolny jechać 400 km na godzinę. Samochodziarzu, gdybyś jednak pomimo tych uwag popełnił jakiś błąd, możesz udać się do najbliższego punktu, w który zjeżdżają się motocykliści, postawić wszystkim kawę, zasponsorować dwie sztangi papierosów, a twoje błędy zostaną ci wybaczone na zawsze i nikt nie wypłaci ci na następnym skrzyżowaniu kokosa, nie da zbani oraz nie skopie auta i nie pourywa lusterek.